Ja nazywam się Mikołaj Lipiński, a to za mną ta woda, ta łódka, to Nessie. Chodźcie, zabieram was w niesamowitą podróż. Dobra, teraz specjalnie dla was. Piękne ujęcie układ kastu. Tak to się chyba powinno poprawnie wymawiać. I spójrzcie tylko na to Loch Ness. Niesamowite. Siemaneczko, to jest kolejny dowód na to, że Lipiński nie zawsze na kanapie. Za wami Urquhart Castle, tak to się chyba nazywa. Mam nadzieję, że poprawnie to wymawiam. A tutaj, o! A tutaj macie jezioro Loch Ness. Spróbuję się w nim, no nie, może nie wykąpać, to przesada. Ale przynajmniej zamoczyć nogi. Zmieniamy charakter kanału z boiska do sieci. Teraz nie będzie o piłce nożnej, tylko będzie o zjawiskach paranormalnych. Dzisiaj Loch Ness. Tam Loch Ness i Nessie, stwór z jeziora. A następnym razem zobaczymy może Yeti, tak, wielka stopa, Sasquatch, co tam jeszcze? Leprechaun to Irlandia, zobaczymy. No to może zostawmy na chwilę piękną Szkocję i przenieśmy się do Madrytu, a właściwie do Monachium, gdzie obecnie przebywa drużyna Realu Madryt. Wśród piłkarzy Zidana oczywiście nie mogło zabraknąć nowego nabytku królewskich, czyli Edena Hazarda. Ostatnio Belg nie ma najlepszej prasy. Dwa dni temu dziennikarz Diego Torres Romano ujawnił, że Hazard ma poważne problemy z nadwagą, co zresztą widać. Były piłkarz Chelsea miał trochę przesadzić na wakacjach i w Realu zameldował się z nadwagą wynoszącą, uwaga, 7 kilo. Co ciekawe, do tej pory nie udało mu się zrzucić nawet połowy tego ekstra bagażu. Po prostu z Hazarda zrobił nam się trochę taki Thor z Endgame. Mam nadzieję, że nikomu nie zespoilowałem. Romano dorzucił również info, że Florentino Perez nie jest zwolennikiem Belga i mu nie ufa. Perezik miał nawet wstrzymać jego transfer w 2017 roku, a powodem był m.in. charakter Edena. Podobno do najbardziej pracowitych to on nie należy i czasami lubi sobie poleniuchować na treningach. Hazard miał swoją szansę i mógł zamknąć usta wszystkim krytykom swoim dobrym występem w meczu z Tottenhamem. No ale mu nie wyszło. Po raz kolejny okazało się, że belgijska gwiazda jeszcze nie dość dobrze funkcjonuje w maszynie Zidana. Właściwie to cała ta maszyna mocno się zacięła. Juan Ignacio Garcia Ochoa z Marki tak bardzo celnie według mnie podsumował występ Hazarda w sparingu z kogutami. Hazard wciąż nie znalazł miejsca w drużynie Realu Madryt. To wyjątkowy gracz, któremu obecnie przeszkadzają słabe wyniki zespołu. Zidane ustawił go z przodu, po lewej stronie, ale to nie wpłynęło na grę drużyny. Hazard zachwycił w meczu z Bayernem, ale potem zaliczył 3 anonimowe spotkania. Oczywiste jest to, że odniesie sukces w Madrycie, ale na razie nie jest tym czynnikiem, którego potrzebują kibice. Natomiast serwis kibiców królewskich Managing Madrid ocenił występ Belga na zaledwie 4,5 w skali 10-stopniowej. Dlaczego tak słabo? Posłuchajcie. Ocena Belga może być nieco surowa, ale biorąc pod uwagę jego poziom, to oczekujesz więcej. Drużyna starała się dogrywać mu piłki, a niektóre jego decyzje dotyczące podań czy strzałów były słabe. Nikogo chyba nie zdziwi, jak powiem, że dużo ostrzejsze były osądy kibiców, którzy wytknęli Hazardowi każde nieudane zagranie i słabiutką formę w meczu z Tottenhamem. Marcelo został dwukrotnie obwiniony za bramkę Kane'a. Jestem całkiem pewien, że to było fatalne podanie Hazarda. Hazard wygląda okropnie. Ten gol był jego winą. Dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego Hazard ma numer 50. Tyle kilogramów przytył tego lata. Nadal nie widzę roli Hazarda w drużynie Zidana. Z przodu nie wzbudza żadnej pewności siebie. Obejrzałem każdy przedsezonowy mecz Hazarda i był okropny. Wygląda też na gościa z nadwagą. Na razie Hazard gra okropnie. Ndombele wygląda świetnie. Jestem właśnie w szkockim miasteczku, a właściwie to mieście, w Inverness, które ma tutaj swoją lokalną drużynę, czyli Inverness FC. I teraz taka ciekawostka. To znaczy, pierwsza ciekawostka jest taka, że obecnie Inverness FC występuje w drugiej lidze szkockiej. A druga ciekawostka jest taka dla wszystkich fanów polskiej piłki i tych, którzy oglądają Ekstraklasę, a wiem, że tam jesteście. Obecnie w Inverness FC występuje Kanadyjczyk Charlie Trafford, którego mogą kojarzyć przede wszystkim kibice Korony Kielce oraz Sandecji Nowy Sącz. Charlie nie podbił obu tych polskich drużyn,
No ale teraz występuje w Szkocji, to już chyba od 2017 roku, więc całkiem nieźle chyba mu idzie. Trzymamy kciuki za Charlie'ego i pozdrawiamy go z jego obecnego miejsca pracy. Pojawiły się też komentarze, że w chwili obecnej to nie Hazard jest zakupem numer 1 Realu, a 18-letni Takefusa Kubo. To piłkarz, którym Zidane chciałby, żeby był Hazard. Imponujący dzieciak. Ten dzieciak posadziłby Hazarda, gdyby jego kontrakt nie był ściśle przewidziany pod Castillę. Zapomnijcie o Edenie Hazardzie. Madryt pozyskał prawdziwego Galactico na ten sezon. Takefusa Kubo. Ten chłopak będzie gwiazdą światowego formatu. I to szybciej niż ludzie myślą. Jak widzicie, niektórzy chyba trochę za szybko skreślili Hazarda i namaścili Kubo na nowego zbawcę Madrytu. Kochani kibice, spokojnie, to tylko sparingi. Poczekajmy na mecze o stawkę. Coś czuję, że jeszcze nie raz będziecie oklaskiwać zagrania Hazarda. Tylko najpierw niech rzuci te kilka kilogramów. A na koniec zostawiłem coś najlepszego, najmocniejszego. Komuś tutaj chyba za mocno przygrzało słońce. Teoria, która zwala z nóg. Jej twórcą jest jeden z kibiców Chelsea. Jesteście gotowi? No to posłuchajcie tego. Przyszłego lata Hazard wróci po tym, jak zostanie wygwizdany w Madrycie. Żeby pisać coś takiego po kilku meczach sparingowych? Nieźle. No ale trzeba mieć fantazję. Tam podobno gdzieś jest potwór, a raczej potworzyca Nessie. Mam nadzieję, że zostawi suba na kanale z boiska do sieci. Dobra, ja kończę, bo tu chyba nie można filmować, a po drugie jeszcze mnie potwór pożre. Trzymajcie się.